Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Tam takie odgłosy będziecie słyszeć, ale to są odgłosy z domu i z chłopców, którzy składają hulajnogę, bo ma dzisiaj urodziny i to są już 11, bo jest 11, więc stał się nastolatkiem. Nie wiem, kiedy to zleciało. Chłopcy. Nie, nagrywam. I co? Naście, no tak, jest ciasto, będzie szacunek dla Filipa, bo nie robimy urodzin, Filip sobie ich nie życzył, więc nie, to nie, dostanie prezenty bez tortu, tak? Będzie malinowa chmurka, myślę, że pojedziemy na pizzę, tam w tej pizzerni dzieciaki będą miały co robić, bo są przeróżne sprzęty typu dziwne rowery ze skręconymi kołami, jakieś autka, hulajnogi i takie tam. Więc i są zwierzaki, bo są lamy, jest koń, są króliki, rybki, także zapraszam wszystkich, którzy są gdzieś tu z bliskich okolic. I pyszna pizza. A więc tak, i to nie była reklama, ja za tą pizzę zapłacę. Spokojnie. Byłam w Lidlu, bo byłam na paznokciach. Mam panterkę, o której mówiłam, aczkolwiek to nie jest taka stricte panterka, o której myślicie. Zdjęcie wam za chwilę włożę. Byłam w Lidlu i co? I kupiłam Emilce mojej, tylko ja nie wiem, czy to będzie dobre, bo to jest niby 104, ale trochę mi się to małe zdaje. A nie było większych, ale mogę oddać, po prostu zwrócić. Taka katana. Ile kosztowała? Ona kosztowała kurtka 24,99. Są jeszcze. Widziałam, to są 98, 92, jakoś tak te rozmiary. Dla Filipa sweter, ja wam to tak pokazuję, że ja to będę widzieć, a nie wy. Proszę, taki bez kaptura. Także przyda się, bo pod kurtkę jest trochę niewygodnie z tymi kapturami. On kosztował 29,99. On już ma inne swetry z Lidla. Dla Emilii jeszcze łapłam dosłownie za 7,99 koszulkę. Tapą z długim rękawem i oczywiście z cekinami, no bo to teraz jest pożądane. Rozmiar 98-104, to było w przecenie. Wzięłam też takie poncho, bo czasem na wycieczki, nie wiem jak z tymi wycieczkami teraz, ale niech sobie ono leży. Ono było coś koło 2 zł. Poncho. Zaraz wam powiem. No, 2,49. To niech ono sobie tak leży w tym opakowaniu, kiedyś się przyda. A cóż tego, no to wzięłam dużo spożywki, że tak powiem. Kolorowy, taki. Kolorowy makaron. Emila ma zabawę w zupie, jak nie chce jeść, to ją podchodzę trochę i właśnie taki makaron. Ja z tymi cenami myślę, że... O już, proszę, 2,89, także nawet spora paka jak dla niej to... To będzie świdrzaki ze zdrowej paki. No, czyli przemycona jest tu i pietruszka, i pomidor, czyli one są po prostu warzywny makaron to jest. Tak jest. Warzywny. Pomidor, papryka, jakiś ten. No, burak, także ok. Na pewno to nie jest tam wiadomo jakie, ale złapałam też, było przecenione, herbatka z suszu owocowego, napar owocowy leśny. To są całe takie kawałki zasuszone owocków. Takie coś, 4 z hakiem. Więc będziemy pić, a idzie jesień, plucha, także herbata jest najbardziej pożądana. Moje dzieci złożyły już hulajnogę i wyjeżdżają na zewnątrz. Wiadomo, kucharek, na to też mi się to przyda. Moja pasta, tym razem Lisnera pastela, pasta z tuńczyka z pomidorami. Ja mówię, na to buch, pomidor, cebulka i jest kanapa mniam. Tu wzięłam z czerwoną metą dwie kostki za 5 zł z Somata do czyszczenia zmywary. Bo moja zmywara co jakiś czas wręcz błaga o wyszorowanie, więc włączę na pusto i polecimy. Tu też, halo, Marta, łapie za czerwone. Marta, mówię, bo Marta z kanału Marta wie, bo ona tak wiecznie po te czerwone metki. Ja dzisiaj powiem wam, że w Lidlu było tak.
cały rząd czerwonych metek tu. W lodówce też, w chłodniach, lodówkach było też bardzo dużo mięsa, tylko że wiecie co było? Było do dziś. Albo ewentualnie do pierwszego, więc no to jest takie... Musiałabym to dzisiaj gotować, bo no nie wiem, ja raczej z mięsem nie eksperymentuję i trzymam się dat do spożycia. Takie coś z 12 zł, 11,99 na 5 zł. I co to jest? Już Wam mówię, żel siarkowy, czy w jednym dzięki naturalnym drobinkom ściernym dogłębnie oczyszcza i odświeża skórę. Efekt zdrowa i wygładzona cera z matowym wykończeniem. Także będziemy próbować, bo to jest barwa siarkowa, no tak, z barwy. Oprócz tego dopadłam rzodkiewkę, taka duża, moja już przerosła i już z tej jako nic nie będzie, tu 2 złote, ale ja jeszcze tak, wykopałam cebulę, więc po prostu skopię sobie to i posieję sobie jeszcze po pierwsze rzodkiewkę, a po drugie jeszcze koperek, bo on zdąży sobie tam niewysoki, ale jeszcze go będę mogła skroić, jeszcze wyjdzie. Tu złapałam też czerwoną metą. Garnier olia, jak mnie skusi samej chycić sobie gdzieś tam za włosy, to powiem Wam, że cena super, bo z 9,99, ale dla mnie to jest też, one na sklepie są droższe jeszcze, więc one były chyba jeszcze przecenione, bo jest na 4,50. Z oli taka, a więc co to, jasny blond, bez amoniaku, dla przyjemnego zapachu. Tak, bez amoniaku, dla przyjemnego zapachu. 100% pokrycia siwych włosów. Nie wiem, nie zauważyłam, żebym miała siwe włosy, ale tą farbę używałam i to jest dla mnie sprawdzona. Kurpilla. Tak, żeby była w lodówce na szybkiego, zrobimy szybkie wrapy i trochę kurczaka, papryki i te pomidora, ogórka i jest szybkie danie. Almette, u mnie najbardziej schodzi właśnie ten jogurtowy, najzwyklejszy serek. Do tego wzięłam coś takiego, Apetina, serek kremowy, pesto i rucola. Takie coś, mam nadzieję, że tam coś widzicie. Myślę, że na kanapkę z rana będzie super. Były też przecenione, przeróżne, złowicza sosy, ja wzięłam akurat do spaghetti, bo myślę, że dzisiaj pojadę z tym spaghetti, bo cóż to, brakło mi miejsca na karcie i mi przerwało, a przerwało mi chyba na tym sosie. 4,99. Wzięłam jeszcze taki malutki krem do rąk, on był 3,99. Coś, czego byłam bardzo ciekawa i tak patrzyłam na cenę. To jest dobra kaloria, roślinne klopsy. Słuchajcie, zobaczymy, popróbujemy. Lubię eksperymentować, także 4,50. Nie wiem, ile tych klopsów tam jest. Zaraz mam po jakie maluśkie. 2, 4, 6. 6 klopsów. W normalnej cenie na pewno bym się nie skusiła, no ale że to są niby te wege, chcę popróbować. Z tego, co słyszałam, są bardzo dobre. Wzięłam owsiankę, taką na szybko, 60 groszy. Wzięłam też pomysły na karkówka z ziemniakami i marchewką. I tu jest ten rękaw, w którym się piecze. Robiłam już, a tu jest soczysty kurczak z trzaskiem i ziołami. Coś takiego, bach, bach, do piekarnika i jest gotowe. Oprócz tego wzięłam, nie wiem co Wam pokazywałam, wzięłam jogurt taki malutki, mam nadzieję, że się nie powtarzam, wzięłam też z pudliszek pomidory całe, one były za 2,99 opakowanie, wzięłam 2, wzięłam też kukurydzę taką małą, 2,69, taka malutka, niech ona sobie tam leży, jak mnie najdzie na sałatkę, czy tam do jaja, do jajecznicy lubię, czy do pizzy, to ona będzie, taka malutka to pójdzie na raz, jak nie, zamrożę. Bondiuel ugotowana na parze, czerwona fasola, też całe, cała pucha, jedna. I co? Słuchajcie, nie wiem co tam było, co nie, żeby Wam już nie powtarzać 10 razy tego samego w kółko. A nie chcę mi się przyglądać, nie, nie tak, że nie chcę, nie mam czasu po prostu, bo będę miała tych gości, będę miała tą chrzestną matkę.
Ale co? Witam nowych oglądających, widzów, nie wiem jak mam to nazwać. Witam Was serdecznie. Ja jestem Anka, mam 40 lat i troje dzieci, trochę zwierząt. Cieszę się, że jesteście, przybywacie na mój kanał. Tak pomalutku rosną te subskrypcje. Mam też dużo właśnie widzów, którzy są od początku i świetnie piszą mi w komentarzach, jak było, jak jest. I że chcą nawet codziennie, żebym nagrywała, ale no nie, no słuchajcie, nie, to nie jest takie łatwe. Jednak schodzi czasu, żeby to raz ustawić ten telefon, dwa, żeby stanąć i gadać, bo za nas tutaj stać i gadać, to powinno być już dawno w szafkach, w lodówkach, a ja powinnam być w przegarach. No ale nie samym chlebem żyje człowiek, chcę mieć trochę przyjemności. Były paznokcie, była teraz pogaducha do Was, więc teraz idę do obowiązków i ruszam do akcji. A Wam, no może pokażę jeszcze coś z tej pizzy, coś tam, może zobaczycie lamę, tak ukradkiem nagram, małego konia, może kogoś zachęcę do tego, żeby przyjechał do Czarnej na pizzę z dzieciakami, bo naprawdę fajne miejsce, można tam bardzo fajnie spędzić czas. Rozłączam się. A Wy zobaczycie za chwilę, co tam jeszcze wrzucę. Będzie głośno, bo już wyszliśmy na zewnątrz, a tam dalej są jakieś prace, ale chciałam Wam pokazać, jak wieje, prezent dla Filipa, który zamówiliśmy. To taka hulajnoga czerwona, tu proszę, macie nazwę firmy. Super jest ta hulajnoga, ma małe kółka, które można dokupić w razie W, gdyby się coś im tam stało. Rączki, które się nie ślizgają i ogólnie super się na niej jeździ. Filip już ją wypróbował u swojego kuzyna i widziałam, że mu się podoba, więc zamówiłam mu taką samą. To jest produkt z Allegro, cena coś 219 zł, o tak. Także myślę, że z powodzeniem Wam mogę ją polecić, śmiga jak szalona, a może być tak dla chłopca, jak i dla dziewczynki, bo kolor jest właśnie taki, a nie inny, czerwony. Także zachęcam. Wszystko zmierza ku dobremu. Moje mięcho na spaghetti się już robi, że tak powiem. Tu co znalazłam w zamrażarce, czyli reszta jakiejś papryki, pieczarki, kukurydza, cebula czerwona. Wjechały na odrobinie masła i się duszą. Woda na makaron. I matka, pogryzając swoją bułkę z pastą, cebulą i warzywami, działa w fartuchu. Tadadam. Dlaczego fartuchu? Bo nie mam zamiaru się przebierać. Za chwilę będę pędzić po Emilię, więc strata czasu przebieranie. A na pewno bym się upaciała. Tu co? Z tegołowicza sos. No, pasatę pomidorową. I takie coś jeszcze zamieszam, żeby, bo ja lubię jednak, jak to dość pływa, a nie jest takie suche. Posypałam papryką ostrą, papryką wędzoną i jest, myślę, że jeszcze pieprzu dołożę i będziemy lecieć z tym makaronem. Obiad dosłownie pół godziny, także czasem bywa i tak. Dobra, ja spaghetti mam ubrane tak troszeczkę, to jest taki malutki talerzyk, tylko tak wygląda, słuchajcie. Ale oczywiście Filip się wyłamał, już gotuję tutaj ziemniaczki i mam rosół, więc wyjmę mięcho z rosołu i będzie do drugiego dania. Zostało mi jeszcze z wczoraj kompotu odrobinę. Co to jest? To nie są buraki, halo, halo, to są jabłka. Skroiłam, co zostało, po prostu aż widziałam, że nie z takiej pierwszej świeżości, więc tam była i śliwka, i jabłko, i mrożona wiśnia. I co tam jeszcze było? Brzoskwinia chyba. Co było? Jak leciało, tak wróciłam. Jest pyszny. Najlepiej oczywiście smakuje schłodzony, więc on jest wyjęty z lodówki. Ja zabieram się za jedzenie. I co? I życzcie mi smacznego. Słuchajcie, moi kochani, ja już Wam niczego nie będę obiecać. Znowu się zmieniły plany i kolejny raz obiecałam Wam, że pokażę Wam lamę, kucyka, króliki i nie dotarliśmy do tej pizzerni. Wiecie co, po południu zrobiło się nagle bardzo, bardzo zimno i już tutaj na miejscu przyjechali moi goście i stwierdziliśmy, że jednak pizzę zamówimy sobie do domu, posiedzimy swobodnie w domu.
Panowie wypiją sobie jakieś piwko, dzieci poszaleją, byli na trampolinie, boksowaliby worek, biegali na bieżni i potem jakieś zabawki, pistolety, cudawianki, poszły gry. Także no, nie byliśmy w tej pizzerni, pizzernia przyjechała do nas, przywieźli nam 3 pizze. Filip. Także Filip miał takie mini urodziny, ale prezenty były super, życzeń się naschodziło od cioci, od wujków, od wszystkich świętych, także myślę, że chciał skromnie, miał skromnie i z hulajnogi jest bardzo zadowolony. Tutaj dzieci też testowały po kostce dookoła domu, biegali, śmiali się i zadowoleni byli. Także bardzo, bardzo Was przepraszam, że znowu obiecałam i znowu nie otrzymałam obietnicy, no ale tak jest życie. Ja chciałam inaczej, goście stwierdzili, że chcą inaczej, więc dostosowałam się do nich i niestety nie pokażę Wam, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miała szansę, żeby Was tam właśnie zabrać. Odgłosy z zewnątrz, bo może jeszcze umyślało mi się tak, że nie wiem skąd na mojej działce jest truskawka. Ta truskawka znowu miała parę flancy, więc stwierdziłam, że są stare rynny, żeby mi przymontował do jarzyniaka. I ja tam właśnie do tych rynien wsadzę tę truskawkę, no z tymi flancami. Zobaczymy, może mi się coś uda z tego w przyszłym roku zjeść jakąś truskawkę swoją. A czego nie sadzę nigdzie? No bo ja już nie mam gdzie. To podwórko jest tak mikroskopijne, że jest tyle nasadzeń i dla tej truskawki po prostu nie mam miejsca, więc taki, a nie inny pomysł. Tak sobie radzę. Stare rynny spróbujemy. Podobno w Niemczech tak sadzą. Także zobaczymy i w Polsce, czy z tego coś wyjdzie, czy nie. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, czy to długi, czy to krótki film, ale mam nadzieję, że coś tam każdy z Was znajdzie dla siebie i że wrócicie znowu w kolejnym filmiku. Póki co pozdrawiam Was wszystkich i puszczam buziaki, tak jak to w moim zwyczaju. Do zobaczenia!